Dzień dobry, nazywam się Tarek Wypierała. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o wewnętrznym krytyku. Kim w ogóle jest wewnętrzny krytyk? Myślę, że każdy z nas prowadzi z sobą jakiś rodzaj wewnętrznego dialogu. Czasami uświadamiamy sobie ten dialog, czasami dla nas jest zupełnie niezauważalny. Tutaj szczególną formą tego wewnętrznego dialogu z samym sobą jest krytyk wewnętrzny. Jest słuchanie krytyka wewnętrznego. Czy kiedykolwiek słyszałeś, czy słyszałaś w swojej głowie głos, który Ciebie zniechęcał do działania? Czy słyszałaś jakieś myśli, które torpedowały Twoją motywację? Czy może pojawiły Ci się w głowie takie słowa, takie myśli jak to i tak się nie uda, jestem do niczego, to nie ma najmniejszego sensu? To właśnie wewnętrzny krytyk, to on torpeduje Twoje zamiary, działania, zabija motywację. Doskonale zna Twoje słabe strony. Wie, co powiedzieć, abyś poczuł się nic nie wart. Jest bardzo cenny. Jego zadaniem jedynym jest podcięcie Tobie skrzydeł. Krytyk wewnętrzny ma znaczenie zarówno w coachingu, jak i w każdej pracy z drugim człowiekiem. Natomiast szczególnie jest to temat bardzo istotny w przypadku uzależnień, ponieważ okrutny krytyk wewnętrzny, zdaniem profesora Meli Brudy, to przede wszystkim surowe i wrogie ocenianie postępowania, pragnień i cech danej osoby. Osoba uzależniona, która ma poczucie winy z powodu swojego alkoholu, z powodu szkód, które wyrządziła swoim najbliższym, ma rzeczywiście powody do jakiegoś poczucia winy i w tym momencie bardzo łatwo o to, żeby ten krytyk wewnętrzny się pojawił, ponieważ powstaje idealne do tego podłoże. Poza tym tutaj jest to uporczywe przypominanie negatywnych czynów i zdarzeń. No niestety w przypadku uzależnienia jest to sytuacja taka, że rzeczywiście mamy co sobie przypominać z tych negatywnych zachowań, w związku z tym znowu mamy podatny grunt do wewnętrznego krytyka. Chciałem teraz krótko podzielić się kilkoma informacjami na temat całej w ogóle istoty wewnętrznego krytyka. Ponownie skorzystamy z grafik. Teraz zapoznam Ciebie z kilkoma twierdzeniami dotyczącymi wewnętrznego krytyka. Przede wszystkim wewnętrzny krytyk żywi się przeszłością. Ukształtowało go Twoje przekonania, doświadczenia, okres dzieciństwa. Po drugie, wewnętrzny krytyk jest postacią zdecydowanie negatywną. Nigdy nie chwali, zawsze będzie szukał dziury w całym. Po trzecie, wewnętrzny krytyk jest podstępny, jak lis. Czasami jesteś w stanie go usłyszeć, a czasami ogromnie trudno jest Tobie go zlokalizować. Wewnętrzny krytyk jest kameleonem. Bardzo często przybiera postać kogoś z Twojej przeszłości lub mówi głosem znanej Tobie, nieprzyjemnej, nieprzyjaznej Tobie osoby. Wewnętrzny krytyk jest jak sroka. Umiejętnie zbiera wszystko, cokolwiek może Tobie zaszkodzić. Wewnętrzny krytyk jest osobą odpowiedzialną. To on odpowiada za część Twoich porażek. Wewnętrzny krytyk jest zawsze głęboko przekonany. Jego powiedzenia formułują przekonania ograniczające Twój rozwój. Wewnętrzny krytyk dba o Twoje bezpieczeństwo. Zabezpiecza Ciebie dokładnie przed osiągnięciem sukcesu. Czy w związku z tym jesteśmy bezsilni? Czy można sobie w jakikolwiek sposób poradzić z wewnętrznym krytykiem? Uważam, że tak. Przede wszystkim najważniejsze jest go umieć zlokalizować, umieć nazwać, tak żeby wiedzieć, z kim się walczy. Ciężko jest walczyć z wrogiem, którego nie znamy, z osobą nieznaną, czy z czymś, czego w ogóle nie dostrzegamy. W związku z tym są określone sposoby. Teraz również przedstawię na planszy kilka podstawowych sposobów zwalczania, czy pracy z wewnętrznym krytykiem. Sposób na wewnętrznego krytyka. Przyjrzyj się, co pojawia się w Twoich myślach przed sytuacjami, które prowadzą Ciebie do porażki. Sprawdź, czy jakieś szczegółowe zdania, myśli powtarzają się. Zwykle wewnętrzny krytyk korzysta z stwierdzeń, które powtarzają się cyklicznie. Wyobraź sobie, jak ten wewnętrzny krytyk wygląda. Czy kogoś Tobie przypomina? Czy słyszałeś kiedykolwiek takie słowa w przeszłości? Jeżeli tak, to kto to mówił? Czy mam być może podobny głos? Ważne jest, żeby zorientować się również, jak wyglądają tak zwane submodalności, czyli w jaki sposób zmysłowo odbieramy tego wewnętrznego krytyka. Po pierwsze, z którego miejsca dobiega głos? Z tyłu głowy? Szepcze do ucha, czy jest w Tobie? Czy dobiega z bliska, może z daleka? Czy głos ten jest cichy, a może głośny, wysoki, czy niski? Krzykliwy, czy melodyjny?
Zwróć uwagę również na to, żeby pobawić się głosem. Możesz zmienić jego wysokość, możesz nadać mu głos kaczora Donalda, myszki Miki. Możesz ten głos od siebie oddalić, przybliżyć. Możesz sprawić, że będzie on bardzo wysoki albo bardzo niski. A możesz w ogóle wyłączyć dźwięk, tak jak to robisz to czasami być może w telewizorze. Zadaj sobie pytanie, a dlaczego ma mi się nie udać? Chodzi o to, żeby znaleźć pozytywną odpowiedź na twierdzenie wewnętrznego krytyka. Odpowiedź przeciwstawną do zdania wewnętrznego krytyka. To bardzo krótkie i dosyć skuteczne metody na pracę z wewnętrznym krytykiem. Są one oparte na neurolingwistycznym programowaniu, gdyż tam jest bardzo dużo możliwości, technik do wykorzystania również w pracy zarówno coachingowej, jak i terapeutycznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zapraszam do wejścia na moją stronę www.dariuszdopierala.pl oraz do kliknięcia w kanale YouTube subskrypcji po to, żebyś otrzymywał na bieżąco informacje o wszystkich dodawanych przeze mnie filmach. Nie dodaję ich w sposób regularny, dlatego warto zostawić swój adres i korzystać z przypomnień i z informacji o nowych filmach. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Darek Dopiera.